Witam serdecznie na horoskopach dla byków, pannyn i koziorożców, czyli znaków żywiołu ziemskiego. I teraz powróżymy z kart Lenormanda i Tarota na miesiąc grudzień, czyli na końcowy miesiąc tego roku 2021. Zobaczymy, jak zakończy się, kochani, dla Was, dla znaków ziemskich, ten trudny rok. Witam serdecznie wszystkich moich subskrybentów, nowych widzów i słuchaczy. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Naciśnij koniecznie na subskrybuję z dzwoneczkiem u góry, byś dostawał codzienne moje filmiki i wróżby darmowe na różne tematy. Zapraszam również do komentowania. Nawet jeden smajlik nieraz wystarczy dla pozytywnej interakcji, wymiany energii. Wasze komentarze czytam codziennie, bardzo mnie one inspirują i motywują do nagrywania codziennych filmików. Dziękuję serdecznie. Zapraszam również do lajkowania mojego kanału z kciuczkiem w górę. Dla wróżb indywidualnych mam specjalny e-mail adresowy. Mój adres właśnie znajdą Państwo pod każdym moim filmikiem i w komentarzach. Na wróżby indywidualne zapraszam koniecznie wszystkich Państwa, którzy mają problemy, dylematy, nie wiedzą, co dalej zrobić, nie wiedzą, jaką podjąć decyzję. Wróżba indywidualna zawsze jest na podstawie dat urodzenia i zdjęć i wchodzi oczywiście w Waszą osobistą, prywatną tematykę. Zapraszam wszystkich serdecznie. Mój adres e-mailowy loelia.orakel@gmail.com jest pod filmikiem i w komentarzach. Dobrze, zacznijmy, kochani. Zobaczmy najpierw wróżbę dla byków. Dzisiejszą wróżbę formułuję w ten sposób, że proszę karty o wskazówki i rady dla poszczególnych znaków na następny miesiąc grudzień. Proszę o wskazówkę dla byków. Proszę o wskazówkę dla horoskopu byki. Wow, tutaj chodzi o jakąś parę, kochani. I teraz zaraz zobaczymy jeszcze jedną kartę Tarota. Chodzi o jakąś, żeby zauważyć, zaobserwować, przeanalizować, przemyśleć, jeśli chodzi tu o jakąś parę, mężczyzna i kobieta. Kobieta bardzo erotyczna, atrakcyjna, seksualna i mężczyzna, który ma tę kobietę w głowie. Widzicie, ten mężczyzna myśli, patrzy, wyczekuje na tą kobietę. Należy zauważyć tutaj, czy ta relacja w grudniu się rozwinie, czy ta relacja ma rację bytu, niemniej jednak, czy ta relacja opiera się jednakże tylko na seksie, na sprawach właśnie intymnych, ponieważ tutaj akurat ta kobieta, która mi wypadła, jeśli nią jesteś, to jesteś bardzo tutaj atrakcyjna dla tego mężczyzny, no i bardzo seksualna, więc zastanówcie się, kochani, przeanalizujcie, czy jest to tylko związek, który polega na aspekcie seksu, chemii, przyciągania, na pewno magii, magicznego właśnie tutaj magnetyzowania się, tak? No, bardzo silna seksualna chemia tutaj wychodzi już i być może w grudniu się to jeszcze dalej rozwinie. Niemniej jednak, jeśli są osoby, które nie chcą tylko budować na fundamencie seksu, no to musicie tutaj coś przemyśleć, podjąć jakieś decyzje, przeanalizować, co zrobić. Oczywiście, żeby tylko nie skończyć tej relacji, przypuśćmy, no po paru tam pięknych momentach intymnych, tak, tylko by ją zachować i by znaleźć jeszcze oczywiście inne aspekty, pomimo to, że ta silna chemia jest tutaj bardzo ważna dla Was i bardzo, bardzo, bardzo naprawdę istotna dla tego związku. Być może dla singli, którzy tutaj zaglądają, dla wszystkich byków singli jest to karta taka w grudniu, po prostu poszukajcie tutaj partnera lub partnerki, ponieważ tutaj coś się zbliża właśnie, jakiś partner, partnerka bardzo o dużym pożądaniu, namiętności, przyciąganiu, no wielkiej chemii, tak, która będzie tutaj w Waszej relacji grała istotną rolę. Także dla wszystkich singli również jest najwyższy czas, tutaj widzę na
dnie kart Lenormanda, najwyższy czas, by kogoś poznać lub najwyższy czas, by tutaj te piękne, intymne momenty seksualne w grudniu po prostu, no, być może rozkoszować się nimi, tak? Być może właśnie rozwinąć ten związek, jeśli jest między Wami rzeczywiście taka piękna chemia, być może rozkoszować się tym w grudniu. Także piękne karty. Ojej, no to jeszcze to potwierdza, kochani. As kielichów, czyli miłość, widzicie? Początek jakiejś pięknej miłości, początek jakiejś emocjonalności, romantyczności, uczuciowości, pójście za głosem serca, emocje, które są bardzo, bardzo silne. Więc tutaj życzę Wam wszystkim, kochani byki, kochane byki, byście poznali kogoś, jeśli jesteście singlami, lub byście z Waszym partnerem, którego macie być może, jeśli jesteście w jakiejś relacji, rozwinęli po prostu te sprawy emocjonalne i seksualne w grudniu, by po prostu nastąpiło jakieś piękne, emocjonalne, no, intymne, romantyczne spełnienie. Dziękuję wszystkim bykom i zapraszam wszystkie panny, czyli grupa druga, panny. Proszę o wskazówkę dla panien na miesiąc grudzień. Proszę o wskazówkę dla wszystkich panien na miesiąc grudzień. Proszę o wskazówkę dla wszystkich panien na miesiąc grudzień. Proszę o wskazówkę dla wszystkich panien na miesiąc grudzień. Wow. Tutaj należy zaobserwować, kochane panny, w gronie przyjaciół, znajomych, najbliższych, kto jest właśnie tutaj godny zaufania, kto jest lojalny, wierny, przyjazny i z kim można byłoby zbudować coś więcej, coś trwałego, solidnego, stałego, ponieważ, kochane panny, tutaj jest pierścionek, czyli jakiś związek. Jeśli chcecie zbudować związek, jesteście singlami lub poszukujecie kogoś, to rozglądnijcie się w gronie swoich przyjaciół, ponieważ jest ktoś, kto jest godny tutaj Waszych uczuć, Waszego czasu, ponieważ no, ktoś tutaj być może nawet już Was podgląda w internecie, czy gdzieś tam podpatruje, tak? Wpadliście mu być może w oko i przemyślcie te sprawy, kto to może być. Może być to coś trwałego. Lub jakiś przyjaciel z przeszłości, tutaj wraca jakaś osoba z przeszłości, która jest, ma silną osobowość. Być może nawet osoba, która jest na ważnym stanowisku urzędowym lub jest zamożna. Ktoś wraca tutaj z Waszej przeszłości, być może eks lub jakiś inny przyjaciel, stary, godny zaufania, lojalny, wierny, przyjazny, pomocny, na którego możecie liczyć. Ktoś wraca, by właśnie założyć z Wami tutaj związek, tak? I dla wszystkich tych, kochani Państwo, kochane panny, którzy pytają nie tylko o sprawy relacyjno-miłosne, więc jeśli szukacie pracy, szukacie polepszenia umowy, finansów, zarobienia pieniążków, to proszę tutaj szukać nowych ofert pracy lub nowych zarobków, nowych projektów, żeby jakiś przyjaciel, którego znacie, któremu ufacie, Wam pomógł. Czy może po znajomościach, po kontaktach, lub pytajcie przyjaciół, czy mogą Wam pomóc wprost i tutaj ktoś Wam może pomóc. Byście polepszyli swoją zawodową, finansową sytuację, byście się wzmocnili, wyleczyli wszystkie tutaj kryzysy, podpisali nowe umowy, weszli w jakieś tutaj związki, relacje zawodowe, finansowe, lepsze, które rozwiną Wasze sprawy. Kochane panny, także bardzo pozytywny miesiąc się tutaj kreuje. Jeśli chodzi o wskazówkę od kart Tarota, to macie 9 buław. 9 buław mówi o tym, no, żeby pokonać rezygnację, zmęczenie, ponieważ macie jakąś rezygnację w sobie, być może macie jakieś negatywne myśli, które Was blokują i hamują. Trzeba wyjść z tej pozycji właśnie tej samotności, izolacji, rezygnacji. Trzeba po prostu, no, wziąć się po prostu do roboty i szukać tutaj polepszenia Waszej sytuacji finansowej i zawodowej, a jeśli jesteście singlami, szukacie związku, no to również aktywnie
z motywacją, z werwą, charyzmą szukać tutaj, właśnie tak jak tu karty podpowiadają, w gronie przyjaciół wiernych jakiś jest dobry partner, jakaś dobra partia czy partnerka. Także dziękuję pannom i zapraszam, kochani, wszystkie koziorożce, czyli grupa trzecia, koziorożce. Proszę o wskazówki. O, już mi wypadły karty. Dobrze, dziękuję. Czyli już od razu tylko puknęłam w karty, by je oczyścić i od razu mam już tutaj wszystko, co mi wypadło. Akurat mi wypadły trzy. Więc koziorożce patrzą, wyczekują szczęścia. Patrzą w stronę szczęścia, chcą szczęścia, spełnienia emocjonalnego, czy szczęścia zawodowego, finansowego. Jakiekolwiek by to szczęście nie było, które Wam właśnie da zadowolenie, wypatrujecie koziorożce jakiegoś szczęścia. Jesteście tutaj skoncentrowane, wpatrzone, widzicie, skoncentrowane, macie fokus na szczęściu, by przyciągać szczęście. Afirmujcie również, wizualizujcie, przyciągajcie szczęście, kochani, za pomocą świecy, medytacji, afirmacji. Tutaj, kochani, będzie, przyjdzie do Was szczęście, coś się rozrośnie, coś się wyleczy, coś będzie większe, lepsze, zdrowsze, silniejsze. Także coś tutaj, na przykład sprawa zawodowa, czy finansowe sprawy, czy sytuacje w związku, tak, które być może kuleją, są jakieś poturbowane tutaj, czy były kryzysy, to się wszystko wyleczy, ulepszy i polepszy i po prostu tutaj jest nadzieja, ponieważ tęcza, czyli symbol uleczania, drzewo wyleczenia, tak, chorych spraw, toksycznych spraw, które były, czyli te wszystkie złe sprawy, które były w listopadzie czy wcześniej, zostawiamy za sobą i myślimy tylko właśnie tutaj, by przyciągnąć szczęście, by uzyskać znowu z powrotem satysfakcję właśnie tutaj jakąś, czy z partnerstwa, czy z zawodu, czy finansową. I tutaj coś się rzeczywiście rozrośnie i to jakby spełnienie emocjonalne, czy spełnienie zawodowe, czy finansowe, czy sukces finansowy, zawodowy, czy spełnienie w związku, czy przyciągnięcie szczęścia, miłości w związku, tak, pięknym, jest dla Was najważniejsze w grudniu. Sprawa najistotniejsza, która ma przynieść tutaj światło w tunelu, która ma rozwiązać właśnie Wasze problemy. Jeśli dźwigaliście do tej pory krzyż Pański, mieliście dużo problemów, nie wiedzieliście, co zrobić, no załamaliście się, czy byliście zrezygnowani, to tu jest ważne i wręcz najważniejsze, by w grudniu poprowadzić te sprawy mądrze, przyciągać miłość, przyciągać szczęście, przyciągać sukces zawodowy, miłosny, finansowy i tutaj to powinno być w grudniu dla Was najważniejsze, by ten rok zakończył się po prostu szczęśliwie, tak, pomimo różnych turbulencji, oczywiście politycznych i jak to się mówi, koronowych, ale chcecie, kochani, być szczęśliwi prywatnie, osobiście, tak? Szczęście osobiste i prywatne to jest najważniejszy po prostu punkt dla koziorożców w grudniu, przypominam. I skupcie się na tym, miejcie na tym fokus. Dobrze, zobaczmy jeszcze dla koziorożców kartę Tarota, jaka jest rada i porada dla koziorożców z kart Tarota. Proszę o radę i wskazówkę z kart Tarota. Odejście od starych spraw. Widzicie, kochani, dziesiątka mieczy. Dziesiątka mieczy mówi, kochani, zostawcie wszystkie sprawy, które Wam nie suszą, za Wami. Dziesiątka mieczy mówi o tym również, że jesteście jacyś przeciążeni, depresja, przygniotło Was coś. Nie możecie się podnieść, ponieważ był jakiś problem, jesteście nieszczęśliwi, nieszczęśliwe. I pragniecie być z powrotem szczęśliwe, pragniecie znowu, by szczęście do Was wróciło. Zostawcie, odejdźcie od wszystkich starych spraw, które Was obciążyły, które Wam nie służą, które doprowadzają Was do smutku, rozpaczy, łzy, łez, które doprowadzają Was do depresyjnych stanów i rozżalenia, tak? Puśćcie te sprawy do wszechświata. Zostawcie to, kochani, nie wpadajcie w depresję, podnieście się z tego nieszczęścia, które się wydarzyło, podnieście się z tego smutku i
oczepcie po prostu się po ramieniu i spróbujcie wizualizować, afirmować, przyciągać szczęście, by to szczęście do Was wróciło. I właśnie to jest najważniejszy punkt, by się podnieść, pomimo jakichś tam kryzysów, przypuśćmy upadku, tak? Niezależnie jakiego, tak? Czy strata pracy, czy jakieś długi pieniądze, czy, nie wiem, nieszczęście w partnerstwie. Podnieść się, oczepać i idziemy dalej, idziemy w stronę horyzontu, szukamy nowego światła w tunelu, nowego słońca na horyzoncie, szukamy nowego, kochani, szczęścia. I właśnie to tutaj jest fokus, tu jest fokus w grudniu dla koziorożców. Dziękuję serdecznie wszystkim znakom z żywiołem ziemskim, bykom, pannom i koziorożcom. Jeśli macie również ascendent w byku, pannie i koziorożcu, to również jest to wróżba dla wszystkich innych rozmaitych znaków z ascendentem byka, panna koziorożca. Jutro, kochani, zapraszam Was w niedzielę na wszystkie inne horoskopy dla bliźniąt, wag, wodników, dla raków, skorpionów i ryb. Zapraszam w niedzielę, będzie następna dawka horoskopów. Dzisiaj się żegnam, życzę miłego wieczoru. Do usłyszenia, kochani, już wkrótce.